Witam Was serdecznie w szybkim poradniku z Valoranta. Dzisiaj pokażę Wam, jak zmienić kolor obwódki przeciwnika. Domyślnie, jak możecie zauważyć, jest taki czerwony, który nie zawsze dobrze kontrastuje, czy tam nie zawsze jest dobrze zauważalny na tle różnych itemków. Dlatego wiele osób postanawia to zmieniać. Myślę, że jak tutaj jesteście, to również chcecie to zmienić. Nie ma nic prostszego, po prostu musicie wejść w ustawienia ogólne. I tutaj drugi od góry jest kolor podświetlenia wroga. Ja polecam to zmienić, czy to na fioletowy, który tak w sumie trochę dziwnie wygląda. Czy to na żółty, te dwa żółte się praktycznie niczym nie różnią. Ja aktualnie zacząłem grać na żółtym, ponieważ naprawdę dużo łatwiej jest w niektórych sytuacjach kogoś zauważyć. No i tak, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie jeszcze jakieś poradniki, czy to na jakikolwiek temat, to możecie dać znać, zapytać w komentarzu, a ja na pewno coś nagram. No to myślę, że to tyle na dzisiaj. Powodzenia w gierce, no i zachęcam do zostawienia jakiegoś lajkacza. Hej!